witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Kombinuję, jak zrobić te strzały rozrywające, brakuje mi tych echowników. Tak wychodzi, że te echowniki to najchętniej wyrzucają burzo ptaki. Tylko... gdzie one są? Jakieś burzo ptaki? Kurde. Masakra generalnie. To jest moja podstawowa strzała na tak zwane oderwanie, ale... ale... o! Skałokruszechownik. No i gitara. Lecimy. Muszę porobić te strzały, bo bez nich jestem... naga. Ona jest naga. Wychodzi, że to jest podstawowa, kurde, ta strzała. Niestety. Ona odrywa różne rzeczy. Pancerze, te sprawy. Z tego nie ma jak walczyć. To niestety, no, odrywa mnie troszeczkę od misji. Trochę pozbieram. Oczy się roślinę też trzeba leczące zbierać. Jeśli to naprawdę moja matka, dlaczego ślady po niej rozrzucone były tak daleko od terenów Nora? Nie pojmuję tego, kim ona jest. Nazywa się Elizabeth Sobek. Ty znów mnie szpiegujesz? No dobrze, mów. Co o niej wiesz? Nie zbaczaj ze swojej drogi, a wkrótce poznasz ją równie dobrze jak ja. A może i lepiej. Tylko uważaj. U stronie stwórcy roi się odsiepaczy zaćmienia. Aby pomóc ci w starciu z nimi, pozostawiłem trochę przydatnych rzeczy przy ruinach. Twój fokus wskaże ci miejsce. Serio? Kim jest i skąd to wszystko wie? Powiedział Elizabeth Sobek. Co to w ogóle jest za imię? Ta sobie gada do siebie, a tamten posłuchuje. Super. Ale dobrze, ja i tak biegam do tych bestii, żeby je zabić. Mieć nadzieję, że wyrzucą te echowników dużo. Dużo echowników, żeby było. O kurwa, dę. Serio? To jest ten koleś z kamieniołomu? Ale jaka lipa, przecież ja... to jest skałokrusz, no tak, to jest on. Nie, to bez sensu, nie idę tam. Idę zatem na... tutaj. Dezaktywuj misję. Bez sensu zupełnie. Żeby uzyskać strzały rozrywające, muszę zabić potwora, który jest podatny na ten... znaczy przydałoby się używać właśnie tych strzał, które chcę mieć z niego. Zrobić. Takie bez sensu moim zdaniem. No dobra. Dobra, dobra. Omińmy sobie go. Aha. Chyba tak łatwo się nie przejdzie. No i spróbujmy. Jakieś ruiny. Ja w tych ruinach byłem gdzieś? Tysiące rzeczy, tysiące spraw. A ja chciałbym zagrać już w część drugą. Co to jest? Złomiarz. Na co ty jesteś, kolego, podatny? Na odrywanie. Właśnie, jakoś tak rzadko używam na przykład tego. Aha, oni mają mnie głęb... o! Kolega idzie.
Fajnie, fajnie. Ktoś przyszedł jednak. I co, złomiarz tu przyjdzie? Bo tu złom jest. A ja nie mam gdzie uciec. Kurde. Dobra, w razie czego da tutaj ucieka. Ciekawe, czego dałoby się ten przejąć. Serio? Wszystkie tu idą? Chciałbym mieć teraz granat jakiś. Dobra. Kolega odszedł. Dobra. Ale ja normalnie jestem. Ninja. Tylko jak krzaków nie znajdę, to będę lepszym ninją. No i nadal nie mam dostrzały rozrywającej nic. Co nie zmienia sytuacji, że muszę tędy się przedrzeć jakoś. Tu niby jest jakaś droga. Kurde. Mogę normalnie tą drogą iść, ale tu był ten debil. Jakieś kolejne krzaki. I co, one tak się informują nawzajem? Jeden mnie zobaczył i drugi też przyjdzie? Dobra. Okej. Trzeba spindalać. Możesz biec, czy tak nie bardzo? Czemu on na nie biegnie? roślinka. Przyda się. Dziękuję. Tak, tak, pewnie, że się przyda. Ja nie mam gdzie uciec. Super. Ale wpadłem jak śliwka w kompot. Dobra. Co ten kolego powiesz? Czerwonooki. No tam dwa ciosy, kolega leży. Aha, albo ja leżę. Nie. To widzę, że rosnę w siłę. Dobra. Ciągle się łudzę, że ten, że wypadnie mi to, co potrzebuję, ale dobrze wiem, że z nich to nie wypada. Z nich to nie wypada, bo nie wypada. Aj, taka lipa, panie, lipa, no. Może pójdę po prostu to kupię, te brakujące rzeczy. Jedna z tamtych, tak wiem. O, nawet nie wiedziałem, że to jest jakaś ukryta ta metalożer. Okay. Kurwa, ale to jest potwór? Czy mi się zdawało? Myślałem, że coś z tego wychodzi. I noska nadeszła. To jest lecząca? Nie, tam jest. Na pewno się. Też nie. To też. No ja pewnie, że się przyda, dziewczyno. Podstawowy sposób leczenia. Tylko przydałoby się zwiększyć wydajność zbierania. Jakieś takie dziwne wrażenie, że coś niefajnego wyjdzie z tej kupy metalu. Znaczy ten. Kryształowy oplot. Aha, to się tylko zapada. Tylko. Dobra.
Ale kiedyś może się zrobić niespodziankę i coś wyjść. Nie wiem. Powinienem do jakiegoś psychiatry iść, czy tam ten syndrom zbieractwa w grach. Drogi doktorze, jak odpalę grę i widzę, że mam coś do podniesienia, to biegnę tam i to podnoszę. Czy da się to wyleczyć? Gdyż ponieważ z powodu tego nie przechodzę dużo gier, bo zbieram, a potem mi się gra w pewnym momencie przejada i nie kończę. Gdzie jest to ognisko? Serio, tutaj? Aj, ten kaszel. O kurczaki. Bysior. Ja pierdziu. Nie chcę z nimi walczyć, bo nie mam podstawowej strzały swojej. No. Kolejny sygnał. W ogóle to wygląda jak jakaś ta... pustynia. Długonóg. Mam takie wrażenie, że idę na tereny, na których mi jeszcze nie powinno być. A najgorzej to w tym wszystkim jest to, że to się bardzo ciężko zabija. No ale okej, idziemy do żyrafa. Żyrafa. Nie wiem, jak to żyraf nazywa. A to czujka zwykła. Dobra. Na szczęście na zwykłą czujkę mam też szałę. W teorii jeden strzał w oko. Tak, zbliżam się, kobieto. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kolega się odwróci, czy tak nie bardzo? O, ten kolega jest lepszy. Niszczyciel. Super. I kolejne. Z tego co pamiętam, to ja nie mam z nimi szans. Okej, żyraf tędy idzie. Muszę dostać się na głowę żyrafa. Tak, wiem. Tu idzie kolega. Dobra. Jeden strzał, jeden trup. Czyli tu mu wskoczę. O, jakie fajne ujęcie. Widziałem ten zestaw klocków Lego z żyrafą. Jedyne tam 400 czy 700, nie wiem. Może kiedyś sobie kupię. Oko. Serio, nie trafiłaś. Ja pierdziu, jakiego namazeza. Przecież on stanie zaraz. I mnie dojadą te niszczyciele, to w ogóle będzie wyczes. Już jest alarm. Fajnie. Tak, tylko spokojnie. Ale oczywiście, tylko spokojnie. Spokojnie to ja mogę umrzeć zaraz. Kamieniem rzuciła. Brawo. Gdzie tu się wchodzi na tą skałę, kurde? Tak, wiem, że jestem. Trzeba się wyleczyć, no. Może mnie nie zauważą? W krzakach. Przewalone. Te czujki tamte to spokojnie można z nimi się poklepać, ale...
Myślałam, niszczycie, że będą całe wieki. Tak, tak. Też myślałem. Możesz wziąć? Gdzie tu się wchodzi jakoś? Kurde, no. O kuuu. Nie no, nie zrobię tego, no. To nie jest czujka, nie? Długonóg, ale długonoga mogę chyba... Jeszcze templujący jest dziad? A ciekawe, czy nie mogłem otegować jakoś. Serio? Ciekawe, czy przebiegną. To chyba dobre miejsce, żeby wskoczyć na żyrafa. Albo umrzeć. Czekaj, oni są podatni na ogień. Aj, ogień. Ogień to mamy tu ogień. Zrób parę strzał. No co prawda, nie ten miał być na ogień. Ale jak już dałaś... Dobra, sam wybuch. Tylko ja to jestem... Tak fajnie... zrobione, że... Serio nie trafiłaś. Kurde no. Traf jakiego. Dobra, jeszcze nie ma tego złego. Teraz już jest to złe. Kurde, no przecież zginę zaraz. Co tam kolego powiesz? Ten ucieka. Ten jeszcze nie leży. Brawo, brawo. No, zgin, przepadnij. Dobra. Lepiej mi z tej dzidy ich atakować niż ten. Strzały sobie marnować. Czekamy na żyrafę grzecznie. Bo już idzie. Uleczymy się. Mam nadzieję, że mi tu jakiś się nie wteguje. Kolega śniegowy, bo widzę, że ten by bardzo chciał. Dobra. Gdzie my tu mamy wejść? Już myślałem, okay. Się nie wyłapie. Czas się wspiąć na głowę. Tak, wspina się na głowę. To jest tak nieintuicyjne spinanie się, że ja serio czasem myślę, że zlecę zaraz. Ale już prawie jestem. Zajmijcie się swoimi sprawami. Dokładnie tak. Elegancko, żerawka moja. Dominujemy. I co dobrego mamy, albo czego nie mamy. Masz czego chciałaś, a czego my chcieliśmy? Kolejny punkt. O kuźwo, da. Ale tego towaru. O, to jakaś woda. Nie no, normalnie się czuję, jakbym patrzył na mapę tego Far Cry'a. I weź tutaj wyczyść całą tą mapę.
Cool. A to mamy jakąś wiochę. Piękną. Dobra, gdzie by to pójść jeszcze? Zadanko mamy tutaj. Niby niedaleko. Jakbyśmy jakąś bestię okiełznali, to... To zawsze... Tutaj jest obóz bandytów pewnie. Kurde, miałem iść jakiś... To przejąć, kuźnie. Czy jak to oni tam to nazywają. Ale daleko jest. To już bardziej bym wolał iść. Główną misję zrobić. Tylko na którą ona jest level. Główna 14, a ja mam 30. To chyba dałbym radę. Kurde, 800 punktów mi tylko brakuje do następnego. Aj, co to sobie wybrać? Droga koleżanko, co byś chciała? Czego pragniesz? Od życia. To jest jakby... Wydłuża czas dominacji, okej. Okay. Można zdejmować, wykorzystywać ponownie zwoje. Też fajna rzecz. Zwiększona szansa na dodatkowe ten... Cios przy siadaniu też jest ciekawe. Naprawa maszyn, to nie. Znaczy, jak będę miał nadmiar punktów. Potrójny strzał. To też dobre. Trzy strzały naraz. Trzykrotnie wydłuża czas trwania skupienia. To w moim przypadku też jest dobre, bo mi się długo schodzi. Przytrzymaj, aby wykonać długi unik z przewrotem lub stuknij, aby wykonać krótki unik przewrotem. To ja tego nie mam? To wygląda jakby ten... Sprint jest cichy, co poważnie zmniejsza groźbę. Co poważnie. Dobra. To ubiję kogoś tak, żeby ten to sobie wezmę może. Ten unik, kurde. Myślałem, że już mam ten unik. A. Zasadniczo... A idziemy tam. Chociaż ta wiocha... Te miasto jakieś... Co to jest? Zachęca. Żeby zajrzeć. Kurde. Nie no dobra, idę tam. Jak się stąd wydostanę oczywiście. O, to tak ten? Schodząc rozwala wszystko w okolicy, nawet nie zanotowałem tego. Ładnie roztegowała żyrawka. To pozbierajmy. O, i przy okazji mogę zrobić ten. Jeszcze tak bym zobaczył wytwarzanie, bo to też pakiet. Co ja chciałem? To jest tak, ale to nie to. Udźwig. Zwiększ pojemność torby na amunicję. Kurde, już na maksa rozbudowałem? Serio? Kość szczura, kość królika. Skóra ryby. Jak zrobić, żeby się amunicja większą ilość robiła? Jakby zmniejszyło zapotrzebowanie na dodatkowa amunicja z tej samej ilości surowców, okej. Okay. Czyli zasadniczo mam to rozbudowane. Dobra. Czyli 6 strzał mi się robi.
przeszukaj schowek z wyposażeniem, iść do ruin. Jaki schowek z wyposażeniem, gdzie? To? Okej. Dobra, chciałbym w tym odcinku tam dobiec. Jakoś. Widzę, że Bysior nawet jest porządnie ranny. Nie, nie mam odwagi. Mamy tu jakieś... Ej, ja w ogóle w złym kierunku patrzę. Tam koleżanko. Idę do drogi. Tylko, że przydałby mi się jakiś środek lokomocji. By było fajniej. Ciekawe, czy mogę Bysiora dosiąść. Opryszek. Jakbym tak maszyny na opryszku sprowadził. W sumie oni się chyba sami sprowadzili. Kurde, co tu się dzieje? Odkryto siedzisko maszyn. Bysior. Super. Nie ma jakiegoś tego, żebym mógł go dosiąść. Jak to mówią, skorzystajmy. Nikogo nie ma w domu. Jest tu ktoś? Nie, nie, nie. Bawcie się. O, wielkogłów. Wielkogłowa, to chyba mogę dosiąść. Dobra. I akurat jest ognisko, spoko. Zaraz kolegę zdominuję. Nadzieję taką mam. I jedziemy. Z koksem. No już, spokojnie. Dobra. I w którym kierunku tutaj? No jedź, kobieto, jedź. Serio? Ty... Już myślałem, że tu jestem. A, bo to 900, ja myślałem, że 90 kroków. Jeszcze daleka droga, panie. Najgorzej, że jest to ognisko, którego chyba nie mam. Drugi najgorzej, że jest tutaj królik. Coś tam z królika potrzebowałem. Nie wiem, czy to dostałem. Drogą na prawo, kolego. Proszę bardzo. O, jaka żwawa. Proszę bardzo. O, jakieś miasto. No to jadę. W takim razie. Żal nie dojechać tam. Jak już jestem. Zdecydowanie odradzam ci wizytę w Zmierzchu. Znowu ty. Siły, które nakazały cię uśmiercić, wierzą, że im wyszło. Jeśli ujawnisz się agentom w Zmierzchu, twoja ucieczka pójdzie na marne. Cóż, to było dość ponure. Serio? Nie wszyscy doczekają. Ujawnię się agentom Zmierzchu. Jest bardziej niż pewny. Tutaj jakieś zadanko. Siemano. Jest Abbas. Bardzo blada. Chora? Tak. Ona walczy, ale gorączka nie chce ustąpić. Jest rozpalona jak piec.
nazywa się Shiana. Moja siostra. Nikt w Zmierzchu nie może pomóc? Jesteśmy uchodźcami. Znamy nasze miejsce. Jest tu tylko jeden uzdrawiacz. To trudny człowiek. Ma cień na duszy. Ma cień na duszy? Galif. Tak go zwą. Jest bardzo zmyślny, ale nie dba zbytnio o ludzi. Być może pustynia odarła go z uczuć. A może zawsze taki był. Nieważne. Wiem, że nie pomoże. Cóż, to się okaże. Gdzie go znajdę? Ponoć ostatnio opatrywał żołnierzy w malowanym łuku. Była tam mała bitwa. Dziękujemy. Malowany łuk? Nie dopuszczę do ciebie księżyca. Nie dopuszczę do ciebie księżyca. No dobra. To zawracamy. Przynajmniej sobie coś tam odkryliśmy. Wzięliśmy zadanko. I ruszamy. Dalszą drogę. Zapewneż. Szkoda, że... O! Nie mogłem z monta tego zebrać. Oj, kolejny królik. Dużo tych królików. Na takim terenie. Skóra królika. Mogę coś wytworzyć? Kość. Kość szczura. Dobra. Będziemy na szczura teraz polować i na... Właśnie, podjedźmy. Zobaczmy, czy ja mam skilla. Ty się jakoś zatrzymujesz? Zatrzymaj się, kolego. Już bym wolał... 10 razy zajść z tego, niż tak wyhamowywać, ale nie pamiętam, czy wykupiłem sobie tą umiejętność zbierania z monta. Wykupiłem. Dobra. To jedź troszeczkę szybciej. Normalnie się czuję jak ten John Marston w Red Dead Redemption. Dobra, jedźmy. Jakieś anteny satelitarne. Ale my i tak tutaj. Dobra jest. 900 Burza kroków piaskowa. I będzie skrzynka. Burza piaskowa, co za widok. Może i ta. Gdzie jest ognisko? A, tutaj. Burza piaskowa, co to? Kamień? Okej, tu mamy widokówkę. Oj, byśmy dzięki widoku sobie zobaczyli, co tu jest, ale to wygląda mi na jakąś tamę. No i jeszcze kawałek. Mam na czym jechać, to będzie okej. Krabołaz. No jedź. Żuwacz. Ale się pogoda zmienia normalnie. O, coś dużego. Ale my tylko przejeżdżamy. Behemot. Czy ja się klepałem z behemotem? Chyba nie. Przynajmniej nie pamiętam. O! Zima się zrobiła. Okej.
Okej. Odkryto siedlisko śmigacz. W sumie... O, jakiś kolega jest. Handlarz. Drogi kupcu, ja bym poprosił darmową skrzynkę próbek. I czy ty masz tutaj to, co mnie interesuje, czyli... Iskrzak mnie interesuje? Nie. Echownik mnie interesuje. 50, kurde. Człowieku. Złoty pakiet szybkiej podróży, co to znaczy? Ten przedmiot pozwala na odbywanie dowolnie wielu szybkich podróż do odnalezionych ich. Fajne. I skóra lisa mi tylko brakuje? Ten przedmiot pozwala na odbywanie dowolnie wielu szybkich podróż. Podróży. Nie muszę już mieć... tego? Kurde. Ciekaw jestem, czy tego, to tylko on to ma, czy... Czy mają to też inni? Tłuste mięso, to się znajdzie. Kuźwa, no, znajdzie się. Dwa strzały i dzika nie upolowałem. Dzięki za wynalazek używania dwóch strzał naraz. Tylko jedno tłuste mięso, kurde. Co to? Czujka. Dobra, jakieś resztki metalu też się przydadzą. Dajcie jakieś zwierzynę. Okej, mamy królika. Tylko nie chcę używać tej strzały. Mamy lisa. Wydaje mi się, że potrzebuję skóry lisa. Czym ty się tak zdziwiłaś, dziewczyno? Kurde. Serio. Królik mi ucieka. I nie uciekł. Roślina, która lewituje. Tak dopracowana gra i... taki babol? Co tam, kolego, powiesz? Dobra, Eloy. Co teraz? Nic, zginiemy pewnie. O kuźwa, idzie coś większego. Nie, 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 nie. Zdecydowanie nie. Co to jest? Behemot, nie, nie. Nie mam ochoty walczyć z behemotem. Deszczu podrynna, czy jak to tam się mówi? Handlarz jest tutaj, dobra. Chciałbym za to kupić, co on oferuje, ale... Ale... W sumie to ona. Kurde. Ja to chcę. Jedna skóra lisa. Gdzie są lisy? Tu mówią królestwo za lisa. Jest królik. O, jest lis. Dobra. Pytanie, czy wypadnie z niego to, co chce. No traf go, dziękuję. Serio, mięso mi potrzebne. Królik, królik.
Dobra, polujmy indyka. Chyba, że mi odpłynie zaraz. Tak jest, nie ma tu nic ciekawego. Tak, tak, pewnie. Jaki cholera tam? No gdzie ten lis jest? No, jakiś. Zawsze się pamięta tyle lisów, a teraz... Jak na złość. Jak potrzeba, to nie ma. Widzę, że chyba mój koń się kopie. Mój wierzchowiec, w sensie. Wygląda na indyka. Ryba też była przydatna do czegoś. Królik. No, nędza taka, powiem. Czy się nie zapamiętam? Ej, że ten łowca to sprzedaje, ale mam takie wrażenie, że to już raczej każdy łowca będzie sprzedawał. Obym się nie mylił. To jest co? Antyczny złom. Pewnie, że podniosę. Kurde, jakieś... Widzę miasto, baza. Najgorzej, że tam jacyś smutni panowie chodzą. Snajper kultystów. Oczywiście są na mojej drodze. Dobra. A tu nie ma jakiegoś ogniska? A jest tutaj. Dobra. Zmieńmy strzały na te lepsze. Dobra. Może koledzy nie będą zainteresowani, że ich inny kolega zszedł. Co tutaj dają ciekawego? Czujka. Serio, nie zginąłeś od pierwszego strzału? Dobra, jest kolega. Dobra, mamy poziom. To dobrze. Zaćmienie, dokładnie tak jak powiedział. Czyli co to znaczy? A, w sensie zaćmienie, że ci goście. Ciężka praca, bez ryzyka. Nie znajdę cię, i będzie bolało. Gumiarze już dawno wyniosły wszystko wartościowe, ale na dawnych świątach. Aha. No gdzie ta pałka chodzi? Dobra. Aj, czemu ty tak szeptasz, dziewczyno? Podobają mi się takie te nowoczesne budowle w takim starym, takie ruiny. Odgadywanie, co się stanęło? A to się stanęło, że mam umiejętność, a miałem... Co ja chciałem? To? Nie no, czy strzał to przesada, ale czas skupienia. To mi się wydaje, że mi się przyda. Raczej. Tak czuję. Dobra, tak postanowiłem, tak wydałem, koniec. Idziemy dalej w prawo. No, i powoli tworzy się strzały, moje ulubione. Oho, coś można przeczytać. Artykuł prasowy. 25 osób z 5 narodów stoi przed biurem, obejmując się ramionami lub z rękami ułożonymi sztywno wzdłuż boków.
niektórzy są politykami. Z przykrością państwa informuję, że od dziś Odyseja przestaje istnieć. To, co zostało dotąd zbudowane, zostanie porzucone na orbicie. Aha, czyli jakiś satelita. Być może nasze wynalazki poprawią jakość życia następnych pokoleń. Czas pokaże. Czas pokaże. Szybki rekonesans. Antyczny złom. Jak jest antyczny złom, to trzeba podnosić. Można to posprzedawać potem za złom. I będę bogaty czy bogata. Zależy, jak się wczuwam w postać. Ale najgorsze jest to, że znowu śnieg mamy. Idę do tego ogniska. Też antyczny złom? Kurde. I to fioletowe. Znalazłem kubek. Jeszcze jeden mi brakuje do kolekcji. Tutaj. I tu jeden z tej kolekcji. I będę mógł sobie na coś wymienić. Tylko pytanie... Gdzie ta skrzynka jakaś tajemnicza? Tutaj. Okej. Dokładnie tam, gdzie mówię. Rozwój plus 36 od mrozu. Wyrzutnia lina. Dobra, bierzemy wszystko. Co się może przydać? Czemu to robisz? Samouczek. Zyskujesz nową potężną broń. Wyrzutnia lina, z której można strzelać nowymi rodzajami amunicji. To wezwanie bojowe pozwoli ci poznać jego zastosowanie. Pęta i niewielkie maszyny, na przykład czujki. Aj. Ale to wiązałoby się z tym, że muszę to umieścić gdzieś w kole. A tak naprawdę to nie mam za bardzo gdzie. Proszę wywalić. Tykacze są spoko. Dobra, weźmy może tak. Udźwig, o. Czyli... metalowe wyrzutnia lin. Aha, bo to coś nowego doszło. Dobra, weźmy. Tu nic mi nie przeszkadza. Oś, skóra. Też. No i gitara. Bo chcę, żeby ci się udało. Pomyślnych łowów. Jeszcze porozmawiamy. Czekaj! Niebo. Pomyślnych łowów. Fajny głosik ma ten koleś. Chciałbym taki mieć. Przy nagrywaniu. dobra. Czyli 48 minuta, a my się zbliżamy. W końcu. Żal by to przerwać w tym momencie. Ciekawe, czy dałbym radę... Aha, se poszła. Super. Skażone czujki, pełniące funkcję strażników. Zaćmienie to. I skażone maszyny współpracują ze sobą. Jedna wielka, szczęśliwa rodzina. Ale ty mądra jesteś. Bardziej mnie martwi to, że... Widać mnie, czy mnie nie widać mnie? Że tyle tu tego towaru chodzi. Dobra. No możesz wziąć. Dziękuję. Teraz pytanie. Na śniadanie. O, szczury mamy. Dobra, dobra. Potrzebowałem coś ze szczura, tylko nie pamiętam co. Kogo najpierw wyeliminować? Tego chyba.
Ale pierdyknąłem. A, bo to z tych moich ulubionych strzał. Wezmę dwie na wszelki wypadek. Tylko bardzo szybko mi te strzały zajdą. Okej. Tu jest ich dwóch tylko. Kanister. Okej. Będzie boom. No dobra. Przekonajmy się. Dobra. Cichutko. Jest jakiś alarm? Serio? Nie zauważyłem kolegów. I co, idą sprawdzić? Dobra, to chodź, Kolo, chodź. Dam radę go trafić? No, tam. Tu jestem. Ej, czemu się ruszyłeś? Aha, już mnie widać. A teraz? Dobra, weźmy sobie, nałóżmy dwie strzały. Albo i nie. W oczko, kolego. Dobra. Co tam panowie powiecie? I panie? Że w głowę dostaniesz? Kurde, no nie trafiłem. Serio? I co, kolego? I było bum. Jaki normalnie ten kozak się robi. Obie! Serio? Widział mnie? Dobra. Nie no, tego to wezmę tę strzałę. Jest na jedno pierdnięcie zasadniczo. Dobra. Prawie okej. Prawie. Nie ma miejsca. Trudno. Wywar regenerujący. Mam za dużo wywarów regenerujących. Kto by pomyślał? Kość. Powinienem móc coś wytworzyć. Nie. Serio? To? Nie to. Huk proc. Dobra, dajesz. Co ja tu potrzebuję? Okruchy? Okruchy. Dobra. Dawaj, szura. Są ogromne. Tak, są. Pewnie, że są. Ogromne. Pytanie tylko, czy ktoś jeszcze tutaj ich strzeże. Mam jakieś takie wrażenie, że gdzieś teraz dojdę, mi wleci coś wielkiego i się nagle okaże, że godzinny odcinek się zamieni w półtorej godzinne. A nie chciałbym. A z drugiej strony teraz kończyć też mi głupio. Bo w sumie też jestem ciekawy, co dalej. Ja dopiero będę nagrywał kolejny piątek, tak naprawdę. Oj! Nie wiem, co zrobili. Ale mam nadzieję, że... Dobra. Czy
czyli dwie strzały standardowe też ich zdejmują. Kurde, przydałby się jakiś... O nie! Ten debil jest. Nie no, lipa totalna. To się zanosi na walkę, przynajmniej jak źle pójdzie to i 20-minutową, a jak dobrze to minimum 10 minut. Zanim ja tamtego rozwalę, nie ma bata. Skaziciela. No nic. W takim wypadku muszę kończyć. Nie ma sensu tego przedłużać. Może jakoś w przyszłym tygodniu dwa odcinki wcisnę. Bo sam jestem ciekawy, co tu dalej będzie się robiło i czego się dowiemy w tym miejscu. No nic, nie przedłużam. Dzięki za obejrzenie zatem tego odcinka i zapraszam niebawem na kolejny. Mam nadzieję, że za parę dni, a nie w kolejną sobotę. Dobra, uciekam. Dzięki jeszcze raz. Hej.